Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kończy się już tutaj 70. ogólnopolska wystawa gołębi pocztowych. My tutaj jesteśmy właśnie przy klatkach, gdzie są gołębie tutaj, które reprezentowały poszczególne okręgi. Tutaj jesteśmy przy okręgu Orzeszów, ale tutaj też są gołębie z okręgu Tarnobrzeg, tutaj gdzie mamy. Dlaczego tu jesteśmy? Bo mamy tutaj właśnie gołębia między innymi z Ligi. Jest to gołąb, który był lutowany u kolegi, tak jak tu widzimy, Kazimierza Olszowego. Gołąb pochodzi z hodowli kolegi Piotra Wójcickiego. I co ciekawe, gołąb ten tutaj reprezentował jako trzeci gołąb z trzeciej pozycji okręg Tarnobrzeg na wystawie. I też zajął tutaj w kategorii standard. Zdobył trzecią nagrodę za standard olimpijski. To jest ten gołąb, widzimy, to jest Piotra Wójcickiego oryginał, to jest po gołębiach Hans tego, no, Dirka Vandenbulga od strony ojca, a od strony matki to jest oryginał Robert Bauer, to są czyli Janseny de Klaki. O. Teraz przejdziemy też do drugiego gołębia, którego tutaj mamy na wystawie, a jest to gołąb z hodowli kolegi Henryka Ropela. On tam reprezentuje okręg. Musimy dalej pójść, Leszno, o tam, i zaraz to pójdziemy zobaczyć. O, tutaj z tego gołębia znaleźliśmy, jest to gołąb, który był lotowany u Marka i Katarzyny Stachowskich w Gatce, to jest oddział 0219 Rawisz, natomiast tutaj był to gołąb oryginalny z hodowli kolegi Henryka Ropela, jest to gołąb o numerze PL 058-21-55-19 i on był najlepszym lotnikiem okręgu Leszno, kategorii Sport F. On może nie ma takiego wielkiego koeficjentu, no ale był tym najlepszym lotnikiem. To jest to gołąb, niestety za standard ma słabą notę, nawet tam 90-75, nagrody żadnej nie zdobył, natomiast tamten widzieliśmy, był trzecią nagrodę zdobył za standard. Tych gołębi tutaj mamy też jeszcze dużo więcej innych, to są kolegów, tutaj na pewno się cieszą ci, którzy mają te gołębie w reprezentacji okręgów i później tam w reprezentacji Polski. Nazwiska, które się pojawiają, to możemy zobaczyć, bo u nas na stronie jest. U nas na stronie mamy całą kadrę zrobioną, zdjęcia. Później te zdjęcia jeszcze zrobimy w innym wydaniu. Tak jest szablonu. Natomiast teraz przyjdziemy sobie oglądnąć tą reprezentację, która tutaj w tym roku została wybrana na olimpiadę. No nie wiemy do końca, jakie są zasady uczestnictwa tej olimpiadzie, jak to będzie zorganizowane. No jakiś tam plan jest. O. I tu mamy po kolei C kategorię. Nazwiska, które tutaj się w tej kategorii, w tych w reprezentacji pojawiają, to są, można powiedzieć, też nazwiska nam znane, bo tam są i gołębie Krzysztofa Szpolnego, Pawła Mędrysy, są też Krzysztofa Zymlińskiego, gołąb jest tutaj w kategorii Sport E, chyba jest na drugiej pozycji. Tu widzimy kolegów Tkaczewski, Grzegorz, Ślązak, Leopold, kolega Dawidowicz, Ćwiękała, Władysław, Marcin Kobiela, Zdzichu, Lademanow. My dużo gołębie mieliśmy, popatrzmy. Piękny gołąb, 92,58 ocena za standard i to jest pierwsza nagroda, samiczka. Kolega Zdzisław miał kiedyś nawet chyba gołębia, co miał jeszcze wyższy wynik samiczką. Wtedy w Brnie na europejskiej wystawie gołębi zajął chyba pierwsze miejsce. Złoty medal miał w kategorii właśnie samica standard. O, widzimy, tutaj są kolejne gołębie. Kolega Wacław Daniel, Nowak Damian, Topoła, Szwidek, Krasowski, Piwowar. No widzimy dużo, dużo różnych. Z Gdańska tutaj niestety jest dwa tylko są. To jest drugi gołąb tutaj, ten, który ma też za standard jako młody pierwszą nagrodę. To jest samiczka standard i to jest kolegów Tomasza i Roberta Żmijewskich. O. Szkolny Krzysztof, o, to jest gołąb na holenderskiej obrączce NL 2018. Na pewno tam Krzysiu będzie mógł więcej powiedzieć. Koledzy na pewno mieli, koleżanki, dużo filmów, które tutaj nakręcili. Teraz mamy taką technikę, że każdy może nagrywać, wstawiać. Także dużo tego materiału na pewno tutaj z wystawy jest już na internecie. O. Szkoda, tylko mówię, że ta pandemia jest, bo to niestety ograniczyło frekwencję tutaj na targach. Było zdecydowanie mniej osób, jak było w latach poprzednich, no ale nie ma się co dziwić. Dobrze, także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.